Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Plague Tale Innocent. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Kontynuujemy z... Może jednak nie kontynuujemy, poczekajcie. Jednak jest kontynuowana nasza przygoda. Oj, ale czemu się zaraz na jakiś czas tak ścina, halo? Chciałem posłuchać dialogu na samym początku i co? Kontynuujemy sobie naszą przygodę. W poprzednim odcinku zostaliśmy tutaj uratowani przez tą laskę i jej męża, i jej brata. Nie pamiętam do końca, kim była ta postać. Uprzednio my ich generalnie uratowaliśmy, więc... Tutaj zostaliśmy odwdzięczeni przez nich. Co ty gadasz młodemu, chłopie? Tylko i wyłącznie warzywa, team warzywa. Proste, jakie jemy kaczki, ty się otrząśnij, wariacie. I co, wchodzimy po raz kolejny do tego absolutnie przepięknego świata. Niesamowicie ładna jest ta gra generalnie. Absolutnie przepiękna, mam nadzieję, że jakoś odzwierciedla to. Zdecydowanie zadbałem, żeby faktycznie tak odzwierciedlała. Dlatego nagrywałem serię w 2K, więc możecie sobie tutaj odpalić 2000 pikseli. O, tutaj mam coś, możemy to zebrać. Kamienie i szmaty, materiały jakieś. No i co, staramy się nie zostać zjedzonym przez tego. Przez szczury i liczymy, że jakoś to będzie. Przed nami jeszcze długa droga. Ale miejmy nadzieję, że wszystko na końcu zakończy się. Wszystko na końcu będzie dobrze. Że będzie to tak zwany happy ending. Something else. Melly, can you look after it? Da żadę? No skacz, że tam. No nie zła Melly, nie? Ty się ogarnij, bo ja nie mogę tego... A, mogę to puścić. Dobra, musimy wykminić coś innego. Musimy się przedostać jakąś na drugą stronę. Ona tam niestety nie da rady przejść. Tutaj jeszcze coś mamy, okej. Okay. Sami możemy chyba to przetestować, czy nie? Czy to musi młody? A, to zatrzyma tego. Zatrzyma w ogóle... Młyn spowolni bardzo i ona się zajmie tamtym i młody później pójdzie na drugą stronę i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Co? Spróbujmy... Nie no, iść na drugą stronę, tak. I myślę, że będzie gituwa, co? Dobra, chyba jest miodzio, ja to puszczam. Młody chyba da radę. I my dzięki temu będziemy mogli się przedostać na drugą stronę. Użyć przede wszystkim tego tutaj pokrędełka. I dzięki temu ta nasza Melly dostanie się na drugą stronę chyba, tak? Tak mi się wydaje. Ja myślę, że jest tacy. Dobra, no to chodź. Czekamy na ciebie. Dobrze, że na szczęście zagadki logiczne tutaj są dla 8-latków. Bo w innym wypadku byłoby ciężko. Dobra, i cały czas opiekujemy się naszym bratem, ale przede wszystkim ja bym się zaopiekował moim ekwipunkiem i wytworzył coś. Niestety nie jestem w stanie, ponieważ nie mam przede wszystkim narzędzi. Może tutaj będzie leżeć? Nie, to jest... A, jest! Sznurek i narzędzie. Może teraz się uda. No niestety, nie posiadamy żadnych z materiałów potrzebny do wykonania tych rzeczy, jakiegokolwiek właściwie ulepszenia, także będziemy musieli sobie odpuścić, tym razem przynajmniej. Saletra, no i co, lecimy chyba dalej. Kurczę, a z nami nie był taki młody? Tak mi się wydaje, że w poprzednim odcinku był jeszcze taki młody ziomo. Nisia?
I say anything true, eh? Do people live here then? Oh, you know what that is? Hawthorn, I think. Nobody likes it because of the thorns, but it's good for the heart. Well, aren't you a fount of knowledge? Mommy taught me. You can teach me then. And will you teach me how to use the sling? It's a deal. Może to będzie prawdziwa skarbnica wiedzy, skoro pewnie siedział i całymi dniami się pewnie uczył. Zobaczmy i przeczytajmy troszeczkę o tym głogu. Głóg. Pierwszy raz coś takiego widzę? Nie, kilka razy miałem okazję zobaczyć coś takiego w życiu. Głóg to ciernisty krzew stosowany do wyznaczania granic ogrodów lub posiadłości, który stał się symbolem ostrożnej nadziei. Wiąże się z nim wiele rozmaitych legend, a jedna z nich mówi, jakoby to właśnie z głogu zrobiono koronę cierniową Jezusa. Użyty w wywarze reguluje tętno i łagodzi problemy z oddychaniem. Ciekawe. Nie miałem żadnego pojęcia. Ale może kiedyś mi się ta informacja przyda, może kiedyś wyruszę na prawdziwy survival i wtedy taka informacja o głogu byłaby bardzo przydatna, tylko akurat musiałbym wyruszyć we Francji na ten survival, bo nie wiem, czy w Polsce posiadamy coś takiego jak głóg. Ale chyba tak, chyba też. Jakoś nasz klimat się za bardzo nie różni od tego klimatu z Francji. Warto jest tutaj przeszukiwać rzeczy, bo później nie będziemy mieli z czego wytwarzać różne rzeczy. Złóżmy sobie jeden ignifer, weźmy dzięki temu alkohol, będziemy mieć full, to nawet ze dwa wykonam. Gituwa. Mamy teraz 6, no i zwiedzajmy co tutaj twórcy gry poukrywali po krzaczorach. I nie pamiętam co się stało z tym młodym, co był z nami. O, szczurasy. Tylko nie znowu. What's wrong, Hugo? Hugo, look at me. Is it starting again? Your head. Krosno znowu atakuje po raz kolejny. Ile można? Something's going inside. My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. Sorry. Don't worry. If it's in his blood, what about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the chateau. No właśnie, niestety przez dwa dni nie miałem okazji tutaj nagrać odcinku i kompletnie zgubiłem wątek, gdzie my zmierzamy. Myślałem, że po prostu uciekamy tak naprawdę przed siebie. Ale z tego co widzę, szukamy kogoś. Help me lift this. Dobra, trzymam młodego. Hugo, can you climb down, please? Co tutaj będzie? Kastenka będzie przede wszystkim. Jakaś piwnica. Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Don't touch that. It's my brother's. That's worth a lot, that is. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean? Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? Monsieur. What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas. He said you're rich. Forget it, all right? Take Arthur's straw mattress and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. O kurde. To nie dość, że teraz uciekamy, to jeszcze musimy komuś płacić. Ty mi płać, bo ja was też uratowałem jeden raz. W sumie jest remis tak zwany. Tak mi się wydaje. A coś czuję, że to się nie skończy tak dobrze, że tu sobie pośpimy. Nie, nie, nie. Czemu jesteśmy na zewnątrz nagle? Rosły w środku, rośnie trawa. Bo te deski, chłopy mają takie szpary. Twoja stara. Checklista, moja żar do twojej starej zaznaczony. Teraz jeszcze żarno o narządach płciowych i mamy full odcinek mój standardowy. Outside. Yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here by now.
Sorry. Don't give up on him just yet. Yeah, no. Stay down. He has a helmet. Oh, Devorantis. What? Devorantis. Saltpeter and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. All right. Devorantis. Teraz możesz stworzyć Devorantis, aby dobra, i co to robi? Podpala. Zmusza trafionego w głowę przeciwnika do zdjęcia hełmu. Bardzo ciekawe. Mamy tutaj sporo tych. Sporo mechanik. Podoba mi się to. Gra dzięki temu nie będzie nudna. Dobra, i teraz oczywiście kamlotem. Cyk. Zabójczy. Zabójcza ta. Jak to się nazywa? Proca. Z tego co kojarzę. Pozbierajmy co tutaj oczywiście możemy pozbierać. Saletra? Oczywiście, że tak. Weźmiemy to ze sobą. Ale to w ogóle klimatycznie wygląda. Ja bym na początku wziął ten alkohol. Tu mam nadzieję, że oni mnie tu nie będą widzieć. Nie będą. Cyk. Oczywiście, że zgarnę do siebie. Słuchaj, a ty do krzaków. Czy my ich chcemy pokonać, czy my ich chcemy wywabić? To jest dobre też pytanie. Kurwa, szczerze mówiąc, ja bym ich pokonał, bo nie widzę tutaj większej ilości przeciwników. A tam wygląda na to, że chłop majstruje w jakiejś skrzyni, prawda? Chyba prawda. No i wszystko. Chodź tu. Ty masz hełm niestety. Ale mega klimatycznie to wygląda, nie? Fest. Mega dobrze się tutaj światło odbija. Czekajcie, bo ja generalnie saletry potrzebuję do czegoś, prawda? Wydaje mi się, że do wszystkiego. W sumie co robię, potrzebuję saletry. To weźmy, potwórzmy te Devorantis, czy jak to się tam nazywa, i pozbierajmy saletry, bo tutaj jest całkiem sporo. Jeszcze jedno możemy zrobić? Nie wiem ile. A, mogę po 8 rzeczy nosić, dobra. To zróbmy ogniki tego, nawet to zróbmy. Bezszelestnie wyeliminujemy przeciwnika, spoko. Dobra, i możemy chyba iść, pozbieram jeszcze saletra, pyk. Roi się od dzików. Oczywiście, że ja mam proce, więc muszę iść pierwszy, no. Coś mi też to wydaje, że to jest wymówka, wariacie, wiesz? Oj, to ja nie wiem, czy my się po cichu dostaniemy na drugą stronę, szczerze mówiąc. Mam niby zbanucha, mógłbym tam gdzieś rzucić zbanucha i ich tutaj zwabić. Mega, mega klimatycznie to wygląda, nie? Jeżeli chodzi o grafikę, jest absolutnie przepiękna. No niestety, no mam niby Devorantis 8, mam 5 kamieni, więc 5 przeciwników mógłbym pokonać, tylko musiałbym być szybki i kurczę molek dokładny w miarę. Na razie zróbmy coś takiego. Kurwa, no tam się nie przedostaniemy na drugą stronę. Wydaje mi się, że cios w hełm to jest, znaczy, no, wydaje mi się, że będziemy musieli mu ten hełm, kurczę, niestety, albo niestety, zabrać, że tak powiem. Podpalić, w sensie on, żeby go ściągnął, chyba, że na plecki, po cichu, biegnij. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, pyk, o kurwa, widzieli mnie. Ale, dobra, tak mu tylko migło, no, na 5 sekundek. Gituwa, tam są fajne rzeczy i chciałbym to podnosić. Tylko nie wiem, czy będzie taka okazja. Kurczę, te kolory, jakieś takie szara, mgła, deszcz i w ogóle te pochodnie wyglądają tak przepięknie. Uda mi się? Kurwa, fajnie by było, jakby mi się udało. Cyk, 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 saletra. Oj. Dobra, gituwa jest. Coś tam kątem oka tylko i wyłącznie widział. Tutaj możemy chyba rzucić kamień. Pyk. O kurwa, on słyszał moją kuszę, nie? I od się dupca, nie? Zapomniałem, że tak się kamieni nie rzuca, ale odpuścił. Mamy to, dobra, odpuść wariacie. Zapomniałem, że to kontrolem się rzucała kamloty. Takie coś my chcemy wykonać.
Znowu coś tu nie gra. No coś tu nie gra, wariacie, i na plecki, pych. Nie wiem, czy kurwa by było możliwe tak naprawdę w życiu realnym zrobić to, co my teraz robimy. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że właśnie średnio. W sensie na pewno bym tej presji ja nie wytrzymał. Pewnie generalnie są ludzie, którzy takie coś robili, ale... Jakaś mega eksplozja była i złapali... To pewnie był jej brat. Dobra, idziemy może tutaj na plecki. No później, bo to teraz nie ma co o tym gadać, nie? Kurwa, ona nie da rady tak, nie? Przejść teraz na lewą stronę. Ale skwasiłem, że tak powiem. Chyba, że my mu jakoś kurczę dzbanucha rzucimy na plecki. I chłop będzie w szoku, pa. Albo dwóm kolesiom, pa. No. Dobra, i on teraz pyk, idzie sprawdzić, co tam się rozbiło, a my przechodzimy tędy. Dobra, gituwa. Dzbanuch uratował nam życie. Myślę, że nawet zdążyłem przejść do tamtych krzaczorów, szczerze mówiąc. Dobrze by było. Widzę, że jest kilka tutaj, o kurwa, rzeczy do podniesienia, ale no nie damy rady. Że dalibyśmy radę, ale... A nie zamierzam za bardzo ryzykować aktualnie. No jeżeli chodzi o tego kolesia, no to może być problem, bo tutaj nie widzę żadnego miejsca, w którym potencjalnie kamień mógłbym rzucić, ale widzę, że on odpuszcza sobie i my w tym momencie chcielibyśmy przez tą bramę chyba przejść, co? Jo. Mamy to. Kurczę, to mega dużo tego, mega dużo strażników musieli za nami posłać. Szczerze mówiąc. O, jest ten ziomuś. Mam. Już się robi. Pyk. I od razu rzucimy mu kamlotem, oczywiście. Cyk. Trzymaj się, wariacie. Dobra, niech mu odbiegnie do Lukasa, ja sobie tu pozbieram kamloty. Chowam się jak prawdziwy dojrzały samiec alfa. Ty. She said lots of bad words. I heard that. And what about you, Lucas? How are you? Can we talk while we run? Or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us. What do you reckon? You're right. Let's get going. The chateau shouldn't be far now. No to dawaj, dawaj. Come on. It's not far to the aqueduct. To Gida, biegnijmy, no. Pogadamy sobie chyba później, szczerze mówiąc. Szukamy akweduktu. You forgot to tell us about the Inquisition. You wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. We'll sort it out. Tell my brother that. Nie no, jesteśmy generalnie w sumie bogaci, za szczerze mówiąc. To po prostu aktualnie jesteśmy przy... przysianku. I don't see how we can get past. Oh, Amicia, I have something for you. It's a byproduct of Ignifer. Luminosa. You throw it into a pile of rats and... Anyway, you'll see. Here, take it. O kurde, kolejna rzecz nam tutaj przychodzi. No dobra. Luminosa. Chciałem to do wytworzenia. Klikam taba i nie mam. A mamy Luminosa. Tworzy potężne źródło światła. Spróbujmy zatem. Eliminuję szczury. Nie mogę wyrzucić. Eliminuję znajdujący się w pobliżu szczury. No ale chciałbym to rzucić, ale nie jestem w stanie. W ogóle niczym nie jestem w stanie rzucić, dlaczego? Halo? Ziom, ej, nie jestem w stanie niczym celować, co jest grane. Tutaj jestem, dobra. Musiałem się chyba oddalić troszeczkę. Nie no kurwa, i teraz znowu nie jestem w stanie niczym rzucać, nawet z banuchem. Tym jestem w stanie rzucać, a tym? Nie rozumiem za bardzo, jak to działa, chyba że to mam podejść do nich i tak wiesz, rzucić po prostu. Nie, coś mi tu śmierdzi, nie? A, chyba tak, bo... A nie, źle mówię, kurwa! A, dobrze mówię, zajmij się. To był tragiczny pomysł, generalnie. Dobra, możemy tu całe wykonać, jakieś nowe rzeczy, ja bym chciał. Dobra, wy se tam gadajcie, ja bym chciał wykonać nowe... Nie mogę nic wykonać, nie mam materiałów. Jo, ci kryńca, drogie te ulepszenia chyba troszeczkę.
chyba trochę przesadzili, strasznie drogie. Ile jestem w stanie mieć tego? 9 nawet jestem w stanie mieć rzeczy, Beku. Poczekaj, ty, 10 nawet. Dobra, 10 to jest max. Ciekawe. To sporo rzeczy, no, weźmy sobie saletrę. W sumie saletra jest tutaj najważniejsza, idźmy dalej. Uważając przy tym na szczury, które już zaczynają się tutaj O kurwa, chodź tu. Jo, cię kryńca. Młody, chodź. Idziemy, no. Zapomniałem o bracie. Dobra. Hugo, it's aqueduct. Oh, aqueduct. Fajne, fajnie tutaj nam w miarę umilają giereczkę, jeżeli biegniemy, to oni zawsze rozmawiają między sobą i coś się tutaj dzieje. Ja praktycznie w ogóle nic nie muszę mówić, bo tu ciągle jest same postacie mi rozmawiają. Tu zgaduję, że muszę zrobić coś takiego. Jo, oczywiście, że tak. No i co? Mogę się pakować się na górę. W ogóle mega dużo tutaj jest grzybów. Laurentius was smarter than that. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. The door shall only reveal itself to the one who has the key. Co? Something like that. Czekaj, co? Use your eyes before using your mouth. Who's going first? Młody chyba skręcił kark, ej. Emicia? Come on then. We've come this far. That's my girl. Droga przed nami. Mamy to? Nasza misja? Wejść do akweduktu. No dobra. Sam nie wiem do końca, czym jest ten akwedukt. Akwedukt to jest chyba to coś, co właśnie tam, co widzieliśmy. To jest chyba akwedukt. I oć kręca, ale ładna jaskinia w ogóle. Bardzo ładna jaskinia. No to wygląda, no. Wygląda jak jakieś starożytne Ateny, coś zalane i my musimy sobie tutaj radzić. Szczerze mówiąc, nie lubię takich wątków zawsze. Mało wspólnego mają z realizmem, ale z drugiej strony to gra komputerowa, więc w sumie o czym ja gadam. No dobra, no to co, użyjmy tego. Co to mi da? A jakąś łódkę tutaj pociągniemy ze sobą, okej. Co się stało? Nie, poczekaj, bo ja chyba nie zrozumiałem. Czy tam jest łódka? Dlaczego my odpuściliśmy dociągnięcie tej łódki? Ciągnij samicą ze mną. Czekaj, może jestem w stanie przejść na drugą stronę? Też nie jestem, mam to zablokowaną opcję przejścia. Może jakoś tędy skoczyć? Nie, no spacer robi uniki, chyba że jakoś tu przejść jeszcze. Coś tu znajdziemy ciekawego. Coś się na pewno tutaj błyszczy, ale nie do końca wiem co w sumie. No, jakaś skóra, jakaś saletra może być. Tak ponadto nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Nie do końca rozumiem, co się tutaj wydarzyło, jeżeli chodzi o tą łódkę, ale widzę, że nie mamy innej opcji, niż jej użyć tego, więc w sumie... Spróbujmy jeszcze raz, może przestałem tutaj klikać i moja postać odpuściła ciągnięcie. Ale chyba... Tak, chyba tak się stało, że na chwilę puściłem E i niestety tutaj zostało odpuszczone też przyciąganie łódki. To mi się też kojarzy taka scena z Harry'ego Pottera, gdzie on razem z tym... Harry Potter razem z... Nie Gandalfem, przecież to inny uniwersum jest w ogóle. Oni tam wszedli, czy co jest? Kurwa mać, młody, miałeś pakować dupę tam. Nie, zaraz mnie chuj trafi, nie? Dobra, sami to ciągniecie. No, zdecydowanie nie śpi. Tak.
I to był Harry Potter z tym mistrzem swoim i oni generalnie musieli odkryć horcruxy. No i dalej nie będę spoilerował, jeżeli ktoś nie oglądał, ale każdy kto oglądał to wie o co chodzi. Była tam bardzo podobna scena, natomiast jaskinia była zdecydowanie bardziej mroczna, ciemna i pochłonięta czarną magią. That's because of the monster. What? A monster? Of course. The underground lakes are magical. Huge, ancient monsters hide in their depths. And watch out, they're very hungry. No, they're not. And if there were monsters, we'd see some big bubbles. You got me. Mummy used to say that monsters are just those things... Those things to... Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would prawda. Like to see a monster, actually. Dlatego widzowie tak mówią na mojego chuja. Mamy to zapisane w dzienniczku żart o Diku. Lecimy, dobra. Monster. Dawaj. Tu się ślimaczymy strasznie, co jest grane. Dam radę sam? Będę. Why not? A shy whale that doesn't want to show itself. It's shy because it's small. But I'm sure it's pretty. Mi tak lasy mówią. No dalej, pakujcie się. Jeżeli muszę mówić, co oni mają robić, no sami się pakujcie, wariacie. Dawaj. Już mogę puścić i oni przypłyną sami? No i wszystko. No i gituwa, my już możemy iść chyba bez nich. Chociaż ktoś chyba będzie musiał otworzyć tutaj tą kłódkę, więc tak czy siak będziemy niestety na nich musieli zaczekać. Strasznie się ślimaczą. Pozbierajmy chociaż rzeczy, które tutaj mamy przy okazji. Proszę, żeby nie musiał im klikać, żeby wychodzili z tej łódki, bo my szlak trafi. Dawaj, wariacie. Bo już chłopie truchcikiem biegam tu, nie mogę wytrzymać. Proszę mnie to otworzyć. Bo że ja to... No nie. Nie da rady. Proszę tutaj otworzyć. Kurczę, miałem jakiegoś zioma, który potrafił otwierać wytrychem rzeczy i sam się uczyłem kiedyś otwierać wytrychem rzeczy. Nie szło mi to niestety najlepiej. O kurde. O, szczury. Co nie może być? Hanging brazier can slide the length of the trench. Lucas, that one, the other way, and slow down. It's a defense system, like a castle, like a rat trap, protecting something. And how does it work? Easy. The braziers push the rats towards the pit, and they get trapped there. Could be useful. Who built it? I don't know, but it looks ancient. Come on, Lucas, let's take a look. Right, Melly. While the boys are daydreaming, we should get going. Tak, niech oni sobie gadają, ale co ja miałem zrobić, bo ja nie do końca skumałem. Tutaj niestety nie mogę przejść, ponieważ da się to tylko i wyłącznie, chyba rozumiem, otworzyć z drugiej strony. A, rozumiem, przesuwamy to po prostu na drugi koniec. Tylko skoro oni to zbudowali takie coś, to już musieli kiedyś dawno temu wiedzieć, że taka plaga szczurów nadejdzie. No po co w takim razie by takie coś zbudowali jak tutaj teraz? Robi się coraz ciekawiej. Myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie zwykła zaraza. Zresztą już wiemy dobrze, że to nie jest tylko i wyłącznie zwykła zaraza. Że jednak my posiadamy tą zarazę w sobie. No skarż, no co ty robisz? Kurczę, ja też muszę iść. Co, ono sobie samo nie poradzi, nie? Ogląda marmurki, co tam jest, chłopie, zrobione z tych marmurków, nie? Czy jak to się tam nazywa? Nie z marmurki, nie wiem jak to się nazywa. Tak się płytki kładzie na przykład w łazienkach kiedyś, był taki styl komunistyczny. Na balkonach i tak dalej. O kurczę. No i dobra. Czy znajdziemy coś tu ciekawego? Co to jest? Saletra. Oczywiście, że mam full saletry. Wszystko wytworzone, co chyba mogę wytworzyć, tak szczerze mówiąc. Nie mam alkoholu. Alkohol by był bardzo potrzebny. No tutaj grzyby rosną! Kurwa, to wygląda na jadalny grzyb w sumie ten tu. Oj. Minus jeden ignifer. Dobra, chyba zrzucimy im most, prawda? Dobrze to kumam? Dobrze chyba.
Albo i nie, trzeba coś odblokować tu. Albo i tak jednak. Tak, tak. Dobra, ty się zajmij drzwiami, ja sobie tu pozbieram jakieś rzeczy. Przede wszystkim ten alkohol, który jest nam mega potrzebny. Nie tylko do tworzenia eliksirów, ale też do zapicia kurwa smutków. I dalszy plan jest jaki? Wydaje mi się, że przejąć to, podpalić to przede wszystkim. Trzeba to igniferem podpalić, jo. Oczywiście, że tak, cyk. Dobra, i myślę, że spróbujemy, oni zejdą sobie tymi, nie? Oni sobie zejdą oczywiście drabiną. Przedostaną się na drugą stronę. No i my później kurwa sobie zaskoczymy, nie? Ten przycisk ma za ciężkie paluchy. Pokujecie dupę? Dawaj, dawaj, dawaj. Ich system jest całkiem... Ty, młody! A, dobra, bo my tu możemy już bezpośrednio lecieć. Dobra, okej. Myślałem, że my zaskoczymy po prostu z tego, nie? Później. A tu możemy po drabinie zejść. Dobra, szczury utknięte. Ty, no ale skoro to jest system, który zbudowali tysiące lat temu, to znaczy, że miejsce, w którym jesteśmy, może być całkiem możliwe, że początkiem w ogóle tej całej choroby, nie wiem jak to nazwać, daru może? Naszej krwi? Another door. Maybe it's the right one. I just hope there are no rats behind it. A może zbudowali to, że ogień akurat oczyszczał ich duszę i musieli iść za ogień. Nie wiem. W sumie nie mam zielonego pojęcia na razie. Co to za muzyka jakaś? Jeszcze raz mnie chuju tymi skrzypcami. No. Wystraszysz. Tutaj coś do pozbierania. Niestety niekoniecznie, a możemy to otworzyć w sumie. Otwórz, otwórz, zobaczymy czy coś tam jest ciekawego. Całkiem możliwe, że tak. Idziemy tam pewnie alchemiczne rzeczy. Przede wszystkim wódeczka, wódeczka, prezent. It doesn't smell very good. A good remedy is a remedy that stinks. You're not wrong. Dobra. Przeczytajmy sobie. Nie, o co chodzi? A tak, tak. Jakoś tutaj się czytało te przedmioty, które zabrałem. Tak. Ocet czterech złodziei. Istnieje pewne szczególne znana legenda o czterech złodziejach, którzy znaleźli sposób na splądrowanie ogarniętych zarazą domów. Generabusiów ostatecznie aresztowano, obiecano im, że jeżeli wyjawią swój sekret, nie zostaną skazani na spalenie na stosie. Złodzieje skapliwie na to przystali, ujawniając najmniejszą recepturę, po czym zostali na miejscu powieszeni. Skuteczność wspomnianej mikstury nigdy jednak nie została udowodniona. Co nam się tutaj odbija w tle od tej butelki? Drzewa w sumie. Coś takiego. No dobra. A powinien odbijać się deszcz. Generalnie. Nie. A! I co, my dzidę przycięły po prostu? Co się dzieje? Dawaj, dawaj! Lecimy jeszcze po tego, zbieram po drodze rzeczy. Lecimy, lecimy! Alkohol! O kurwa! O kurwa! No i kurwa. Nie damy rady, no. Trzeba było tam rozpalić tego. Rozpalić... Jak to się nazywa? Nie wiem, co to w sumie jest. Siano, już wiem. Pyk, dobra, lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Boję się burzy. To jest informacja, kurczę, dobra, nie? W sensie przydatna na pewno. Dobra, to sobie przeczekamy chwilę jeszcze. No i miejmy nadzieję, że to się nie wypali zaraz i nie umrzemy. Halo, o kurwa, dobra. Gazu, gazu, gazu. Ale akcja. Co teraz? Spacja. Szybko, szybko, bo to się spali zaraz. O kurwa, co ja zrobiłem? Co się stało?
Lukas nie żyje. Młody mi umarł, ty. Nie nadążył kroku, byłem za szybki chyba. Nie wiem, co się wydarzyło. Młody nie nadążył, fest. Dobra, to podpalamy. I lecimy, lecimy, dawaj, dawaj. Pyk. Dzida, 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 dzida. Na raz tego nie przebiegniemy, to już było umówione, nie? Chociaż może, kurwa, byśmy dali radę, szczerze... Nie, chyba byśmy dali radę. Dobra, niech one się... O kurwa, chowają! Wydupcać! Nie! Dobra, git! Rura, rura! Dawaj, dawaj. Lukas, nadążaj, proszę cię. No nie, kurwa. No, tuwa. Dobra. Udało nam się, chuja nam się udało, zaraz wyjdą z jakichś dziwnych miejsc te szczury. Z bliska jest jeszcze większy. Wiadomo. Co za żart miałem przygotowany. Incredible. The tower over there. It's the living quarters. It must be several centuries old. It looks like it's dry, but there's a pit in the way. It's full of rats. It's another trap. There has to be another way to get through. Zielonego pojęcia nie mam. Co musimy tutaj zrobić? To otworzyć? Locked. Chyba tak. No tak, padniemy to już nigdy, kurczę, niestety z tego nie wyjdziemy. Chyba ta droga, którą tutaj idziemy, to dobra droga. Zobaczmy. Jo, chyba gituwa jest. Dobra. Lucas, Hugo, stay out of the rain. We'll open up a path to the tower. All right. Come, Hugo. Ready, Millie? As long as we get them out of the way. Come on. The siege of Chateau d'Ambrage. Two girls versus thousands of rats. Kurczę, no... Cały czas kika mnie te przyciski. Mam za grube paluchy, za ciężkie paluchy. Nie chcę mi się ich trzymać tak do góry nad myszką. Ale się siądnęli. Panowie, tu nie ma co siedzieć. Tu jest, wiesz, chłopie. Tu jest robota do wykonania, ty. Dawaj, dawaj, tu trzeba uciekać, te szczury tu są, otrząśnij się, wariacie, do ognia, dawaj. Dawaj, 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 chyba że oni nie idą i mają wyjebane, nie wiem, w sumie o co chodzi. No, jestem na dole i w sumie co? Z tego przyszło. Z tego, że kurwa nic w sumie. Co mi tu o co chodzi, że ja to w sumie wyczyściłem? Tutaj nie mogę przejść, tu też nie przejdę. Chyba że... No generalnie możemy to tam rozpalić, tak. To jest podstawa, nie? Ale tutaj musielibyśmy się pozbyć tych szczurów. Natomiast potrzebowałbym Luminosa. Nie ma, wydaje mi się, innej opcji. Jak się tam dostać? Luminosa to jest opcja. No nie ma innej opcji. No idziemy, 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 idziemy. Pyk. Co? Gituwa jest, spokojnie. Zostały szczury pokonane. Dobra, i teraz co będziemy robić? Ło kurwa. Wow. Dobra, i teraz im oczyścimy jakąś drogę, jo? Chyba jo. No dobra, i oczyściłem wam drogę, i co teraz? Dobra. Weźmy tutaj tą saletrę i siareczkę. Okej. Okay. Musimy zbudować most. Pamiętajcie, widzowie, budujmy mosty, a nie bushmi. Prosta piła. Dobra, i tutaj kolejna. A, czekaj, bo to się nie pali, trzeba to podpalić. Będę musiała tam zejść? Jak zejść? No dobra, to ty osłaniaj i przesuwaj to. No, no dawaj. Gotowy jestem. No przesuwaj. Ale miałem żart. Prześmieszny, naprawdę. Ten był wyjątkowo dobry. Nic nie widzę. Mogę tam wejść? Nie wiem, czy mogę. Jak tam mogę wejść?
Margo will be safe. We'll all be safe. Oj, kurczę, średnio z tym wchodzeniem tam, szczerze mówiąc. Chyba, że jakoś tak, dobra. Dobra, dobra, dobra. Jakoś tu będziemy w stanie wskoczyć? No niekoniecznie właśnie. A, będziemy w stanie wskoczyć. Spacja. Dobra, te miejsca, w których skakujemy, zazwyczaj są zaznaczone na biało. Że teraz warto zapamiętać tą informację. Wcześniej takiej wiedzy niestety nie posiadałem. Tak. Dotrzyj do komnat mieszkalnych. Odeprzyj wszystkie szczury, spychając je do fosy. No dobra. Chyba to właśnie robię, prawda? Czy nie? Wydaje mi się, że tak, że chyba dobrze robię generalnie. Teraz ona je zepcha, te szczury z powrotem. Tego co rozumiem. Jo? Czy nie jo? Mamy to, dobra. Nie giną. Ej, mam trzy narzędzia. Czyli można mieć więcej niż jedno narzędzie, dobra. Przynajmniej tylko jedno można mieć przy sobie. Dobra, i czy teraz, co ona teraz robi? Ona przyjdzie do nas chyba, tak? Jo, tylko co my z nią zrobimy tak naprawdę? Czy jest to jakieś miejsce, do którego muszę się udać, a bez niej mi się niestety by to nie udało? No to chyba wygląda tylko. No teraz jestem wciąż szczury. Bym potrzebował paleniska. Aha, że ja się tutaj nie dostanę, bo będę tutaj potrzebował paleniska. Kurczę, to muszę się cofać teraz. No dobra, rozumiem. A i ona mnie tutaj podsadzi. Dobra, dobra, ja już powoli kumam, o co chodzi. Dobra, musimy to z powrotem przesunąć. Here we go again, man. Oni tam nadal siedzą gdzieś po drugiej stronie? Mory się nie boi za bardzo? Pewnie srabgacie. W sumie to powalone. Chociaż jak młody jest człowiek, to ma inny organizm. Wyobraźcie sobie, że na świecie też jest wojna i tam są przecież dzieci. Myślę, że one się bardziej, szczerze mówiąc, przyzwyczają, bo one nie za bardzo będą pamiętały, jak to było kiedyś. Oczywiście wyjdą z tego wszystkiego z traumą i latami terapii, ale ostatecznie chyba lepiej to zniosą, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Dobra. Miejmy nadzieję, że tu jest... Jak tu wskoczyć? Spacja. Miejmy nadzieję, że to jest warto. Że warto... wykonywać to, co wykonujemy i na końcu będzie coś fajnego, mega. Jeszcze zdążymy to zrobić przed końcem odcinka. Dobra. Musimy oczyścić... Okej. Co? A ona pcha dalej, a ja idę dalej i odcię kręcę. No dobra, chyba nie mam wyjścia, co? Gituwa, pchasz? Jak się tam dostaniesz? Kurwa, co ja rzuciłem? Ty, co ja rzuciłem? Ignifer. To powinno zapalić w sumie. Dobrze rzuciłem chyba Ignifera. No dobra, możemy w to... A, to są badyle takie do podnoszenia. Myślałem, że to takie siano do zapalania. Dobra. Czyli coś takiego, badyla tutaj. Kładziemy badyla do ognia, prosta piła. No i lecimy przed siebie. Szczury już nie są takie, takie straszne. Po tak długim czasie. Na początku trochę srałem gacie, ale teraz jest giduwa. To podpalamy, cyk, no i wchodzimy do góry. Jesteśmy bezpieczni, przynajmniej przez kilkanaście następnych sekund. Tutaj raczej tego solo nie otworzę. Closed. Jo.
Tam widzę już coś, co będę musiał przesuwać. Saletra, materiały. Pozbieramy oczywiście. Sorry, ale to nie jest kwestia odcinka, tylko taka, że przyszedłem zmęczony mega. Jest mega późno. Znaczy dla mnie akurat. Jest 18:10, ale zazwyczaj chodzę spać o 20:00. Tak. O, jak ciemna kamerka, poczekajcie. Dobra, już mi się nie chce wszystkiego ustawiać na nowo, jeżeli chodzi o światło i tak dalej, odpalę tego zwykłego światła, także przez chwilę jeszcze będzie tak jak jest. No i w sumie, co mi to dało do końca? Się kurwa, nie wiem co. W sumie, co mi to dało? Że ja to zrobiłem tak naprawdę. A, dobra, i ona tam czyści dalej, okej, okay, czyli my czyścimy cały zamek ze szczurów. No dobra, tutaj mamy coś jeszcze do zebrania. Kamloty to są, to nie potrzebuję. Czyścimy cały zamek, żeby młodzi mogli przejść. Co jest kurwa trochę głupie, szczerze mówiąc, bo moglibyśmy to zrobić chyba w sprytniejszy sposób, mi się wydaje. W sensie oni mogliby biegać za nami, była gituwa, chyba że my konkretnie akurat chcemy się pozbyć szczurasów. Dobra, one są tam te szczury i co teraz właściwie? Musiałbym przepchnąć to tutaj. Jak to przepchnę? Chyba włażąc tutaj, co nie? Dobrze myślę? Chyba wydaje mi się, że dobrze myślę. Jo, i to przepchniemy sobie dalej i czyścimy, tak? Tak, tak. I my czyścimy, tak, tak. My je pchamy i po prostu dalej cały czas, po troszeczku. A najważniejsze to się dobrze bawić. W ogóle to niedużo tych szczurów zostało. Całkiem je wypleniliśmy w sumie. Dobra, i teraz ona, nie? Dobra. Dobra, chyba się udało wszystkie szczury tutaj przepchać. Tylko pytanie brzmi, po co też my to zrobiliśmy? Chyba żeby móc się swobodnie po zamku poruszać. Zobaczmy, czy było warto 50 minut pchać. Chyba, że... Dobra, mamy to, okej. Okay. Myślałem, że jeszcze będę musiał tam wejść, to już mi się nie chciało. Okej. Dobra, czyli tu sobie taką naszą osadę będziemy chyba zakładać. Pewnie nie przez długo, ponieważ zostało jeszcze sporo odcinków przed nami, także myślę, że... Nasz dom nie będzie naszym domem na długo. You're having a bad dream. Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see. You really like them. Myślę, że zdecydowanie zobaczymy te rzeczy, które tam młody znalazł, ale zrobimy to zdecydowanie w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Pamiętajcie, że tutaj odcinki, no przynajmniej raz dziennie, ale staram się też dwa razy dziennie wrzucać, w zależności od tego, ile mam niestety czasu. Jak mam mało, to niestety nie zawsze pojawiają się, pojawiają się dwa odcinki dziennie, ale zawsze codziennie. O, takie zdanie chciałem powiedzieć. Wpadajcie też na Twitcha, tam streamy, w zależności od tego, ile mam aktualnie czasu. Dzięki wielkie jeszcze raz za obejrzenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.